Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że możemy Państwa gościć, że jesteśmy tak naprawdę współgospodarzami dzisiejszego wydarzenia. Jest to już 6. edycja, ale jak widać po frekwencji niezwykle potrzebna po to, żeby stała się tutaj forum wymiany doświadczeń, pewnych idei, pomysłów, ale i również będziemy mówić o zagrożeniach. Będzie to na pewno, tak jak zawsze, dyskusja niczym nie skrępowana, nie ograniczona, ale mieszcząca się w pewnych ramach. To w samorządzie tkwi siła i esencja demokracji. Bez silnego, sprawnego samorządu terytorialnego trudno dzisiaj mówić o nowoczesnej demokracji. Od lat w badaniach opinii publicznej to właśnie samorządy cieszą się większym zaufaniem społecznym niż władze centralne. Musimy robić wszystko, aby przeciwstawić się recentralizacji państwa, co może w naszej kulturze politycznej jest zbyt ważne, aby nie wykorzystać drzemiącego w nim i w jego mieszkańcach potencjału. Niestety, bez względu na opcje polityczne, i to chciałbym bardzo mocno to podkreślić, będący u władzy od 1999 roku, obserwujemy z różnym nasileniem i różną determinacją proces osłabiania roli i znaczenia samorządu terytorialnego na rzecz władzy centralnej. Mamy na myśli stopniowe ograniczenie kompetencji, ograniczenie finansowania zadań własnych samorządu. Chcemy również, żeby to narzędzie, bo jeżeli w koło popatrzymy na to, co w Polsce udaje się robić, widzimy ogromne zaangażowanie środków unijnych. Chcemy, żeby te regionalne programy operacyjne, które są bardzo dobrze realizowane przez regiony, żeby one zostały w rękach właśnie województw, właśnie regionów. U nas na terenie województwa dolnośląskiego również sprawdziły się ZIT-y, gdzie ta dystrybucja tych środków unijnych zeszła na niższe poziomy, ale i poza tym też wymusiła pewną współpracę na mniejszych obszarach. O sile lokalnej współpracy świadczy jej podejście do wyzwań współczesnego świata, walki ze smogiem i zanieczyszczeniami powietrza, czy rozwoju nowoczesnych technologii cyfrowych. Nie bez znaczenia jest też szacunek do dziedzictwa kulturowego oraz historycznego, a także respektowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Jako region, jako Dolny Śląsk, znajdujemy się w gronie 6 najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie. To jest olbrzymi powód do dumy, ale również olbrzymie wyzwanie, żeby to tempo rozwoju naszego Dolnego Śląska utrzymać. Niewątpliwie te sukcesy wynikają z pracowitości i kreatywności Dolnoślązaków i znakomitej współpracy władz samorządowych z lokalnymi przedsiębiorcami, środowiskami naukowymi, kapitałem zagranicznym, bardzo dobrą współpracę z nauką, z naszymi uczelniami, ale w tym wszystkim i tych sukcesów nie będzie, jeżeli nie będzie dobrej współpracy z rządem. Jednym słowem, silny samorząd to silne państwo i myślę, że to też jest jedno z przesłań tego kongresu i wielu kongresów, które odbywają się w Polsce. Szanowni Państwo, 6. Dolnośląski Kongres Samorządowy uważam za otwarty. Panie Marszałku, nie ma silnego państwa bez silnego samorządu. Reforma, które zostały wprowadzone w okresie transformacji, kilka reform. Z tych reforma samorządowa, która była najważniejsza i najbardziej udaną
reformą. Ona zwróciła wiarę mieszkańcom, wiarę obywatelom w to, że od nich wiele zależy. Te decyzje dotyczące wszystkich prawie sfer życia powinny zapadać jak najniżej. Silny samorząd to silne państwo. To jest miejsce spotkania się wszystkich samorządowców albo tych większości samorządowców z Dolnego Śląska, ale również jest to miejsce spotkania z przedstawicielami rządu. To jest ten czas i moment, gdy można rozmawiać o współpracy, gdy wykuwają się i powstają pomysły, które później w gminach, w powiatach będą realizowane. To jest też moment, w którym można, uczestnicząc w panelach, słuchając przedstawicieli samorządu, pewnie zainspirować się pomysłami, podpatrzeć, jak inni realizują zadania. Więc to jest po prostu świetna platforma do wymiany doświadczeń. To przecież władza samorządowa odpowiada za remont ulic, za funkcjonowanie przedszkola, szkoły, jakie zawody będą rozwijane. Także za czyste powietrze. Za czyste powietrze, również za wrażliwość pewną społeczną, tak? No to jeżeli samorząd jest wrażliwy społecznie, no to właśnie dba o szkoły, dba o służbę zdrowia, także naprawdę. Dba o osoby niepełnosprawne. Osoby niepełnosprawne, także spektrum tych działań jest naprawdę szerokie. Myślę, że zorientowany na mieszkańca samorząd naprawdę może się przyczynić do tego, że te gminy, powiaty są świetnymi miejscami do życia. Ważne spotkanie, które powoduje, że wiele aspektów naszej dolnośląskiej rzeczywistości zostanie tutaj poruszonych. Nowe doświadczenia, nowe spotkania, wybory samorządowe niedawno, nowi wójtowie, burmistrzowie, prezydenci. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj we Wrocławiu kongres samorządowy. Pojawili się samorządowcy z całego Dolnego Śląska. Nie tylko z metropolii, nie tylko z Wrocławia, z Lubina, z Legnicy, ale również samorządowcy z mniejszych miejscowości. Widziałem wielu wójtów, burmistrzów, starostów. Widziałem też również reprezentacje z mojego miasta, więc myślę, że takie spotkanie samorządowców jest konieczne, żeby wymienić sobie poglądy, problemy, które dotykają na co dzień w życiu samorządowym, a też wiemy, że bardzo dużo się dzieje w Urzędzie Marszałkowskim, bardzo dużo projektów, bardzo dużo ciekawych inicjatyw, w których oczywiście samorządowcy aktywnie uczestniczą. Dzisiaj bezpartyjni samorządowcy współrządzą Dolnym Śląskiem. I ja odnoszę wrażenie od czasu do czasu, że jest to nawet taka rola kreująca. No, na pewno współrządzimy i korzystamy z tego, że nasz koalicjant rządzi na poziomie krajowym. Staramy się wyciągnąć z tej politycznej sytuacji, której kreatorem w jakimś sensie byliśmy, maksimum korzyści dla mieszkańców Dolnego Śląska, dla każdego z mieszkańców, bo główne projekty, nad którymi pracujemy, to są projekty rozwoju właśnie regionalnego, w szczególności projekt transportu publicznego, projekt kolejowy. Wszystko do tej pory idzie bardzo sprawnie. Obietnice są spełniane. Do tej pory wszystko idzie sprawnie. Po naszej stronie większość zadań, które mieliśmy do zrobienia, już została wykonana, a wszystkie, do których zobowiązaliśmy się w tym konkretnym terminie. No i teraz czekamy na odpowiedź PKP SA, PKP PLK, Ministerstwa Infrastruktury. No i w szczególności czekamy na zmianę programów finansowych, które umożliwią nam korzystanie z centralnych, w większym zakresie, korzystanie z centralnych funduszy na utrzymanie infrastruktury. No a z naszej strony przygotowujemy proces inwestycyjny, bądź już go prowadzimy na przejmowanych liniach kolejowych. Takim pierwszym przykładem jest linia kolejowa Dzierżoniów-Bielawa, linia, którą przejęliśmy w grudniu ubiegłego roku i po niecałych 100 dniach już wprowadziliśmy wykonawcę na budowę, czyli ogłosiliśmy przetarg, wcześniej jeszcze wprowadziliśmy stosowne zmiany do projektu budżetu, przejęliśmy budżet, rozstrzygnęliśmy ten przetarg i udało się wprowadzić i rozpocząć ten remont. To jest tempo w Polsce i to w całej Polsce absolutnie bezprecedensowe i niespotykane, no ale mam taką osobistą satysfakcję, że oczywiście nasza administracja samorządowa, jak chodzi o projekty kolejowe, jest najskuteczniejsza w Polsce i mamy zamiar ten standard utrzymywać. Zajmujemy się przewozem pasażerów. W zeszłym roku prawie 12 milionów.
W tym roku myślę, że przewieziemy jeszcze więcej, na co wskazują wyniki. Ten miesiąc zeszły, czyli marzec, mamy rekordowy w historii kolei dolnośląskiej. Przewieźliśmy prawie 1 150 000 pasażerów, co jest rekordem w historii kolei dolnośląskich. A cały kwartał pierwszy, no, mamy ponad 20% wzrost ilości pasażerów. Czyli można powiedzieć, że jeżeli tak dalej pójdzie, to przewieziemy na pewno więcej pasażerów niż w zeszłym roku. No, co daje nam naprawdę czołowe miejsca w Polsce odnośnie przewozu pasażerów. Ale to jest jakby początek, ponieważ w tym roku chcemy uruchomić nowe połączenia i to takie połączenia, które będą zupełnie nowymi po kilkunastu lub po kilkudziesięciu nawet latach, powrócą na mapę kolejową Polski i Dolnego Śląska. To jest na przykład Bielawa, gdzie chyba po 42 latach nawet wróci połączenie kolejowe. Także tyle lat taka duża miejscowość na terenie Dolnego Śląska w ogóle nie miała kolei. Kolejnym przykładem, a tu już nawet na mapie Polski, to jest powiat lubiński, miasto Lubin, które prawie 20 lat nie miało połączenia kolejowego. To jest największy powiat, można powiedzieć, który nie miał połączenia kolejowego tyle lat. I od czerwca tego roku będzie tam jeździć 12 par połączeń właśnie kolei dolnośląskich. I chcemy tutaj przetestować pewną nowość, która będzie miała miejsce. To znaczy chcemy tworzyć w ogóle na mapie Dolnego Śląska nowy produkt, jakim będą ekspresy regionalne. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w 6. już kongresie samorządowym tutaj we Wrocławiu. Jest to wielka szansa i okazja do tego, aby omówić wśród samorządowców, wśród posłów, ministrów, marszałka województwa, także specjalistów, dyrektorów w zakresie kolei, czy też dróg krajowych, dróg wojewódzkich, omówić perspektywy związane z rozwojem samorządu lokalnego, w tym samorządu województwa, powiatowego i samorządu gminnego. Ja chciałbym poruszyć jedną bardzo ważną kwestię, która gdzieś umyka nam z pola dyskusji, że Polska jest państwem jednolitym i w ostatnim, to nawet jest zapisane w artykule 3 Konstytucji, w ostatnich miesiącach, kilku latach obserwujemy takie zjawisko alienowania się lokalnego samorządu, dużych aglomeracji, bądź też niektórych województw, które chciałyby prowadzić politykę niezależną od polityki państwa w pewnych obszarach. To jest błędne postrzeganie roli dla samorządów i dla samorządowców. Musimy współdziałać, musi być synergia między polityką rządu i polityką samorządu i wtedy możemy uzyskiwać najlepsze rezultaty w zakresie tych też oczekiwań, realizacji oczekiwań mieszkańców regionów, ale także miast. Dzisiaj mam nadzieję, że uda się poruszyć najistotniejsze kwestie związane z przyszłością samorządu, z perspektywą rozwoju transportu, edukacji zawodowej, bo o tym będziemy rozmawiać, ale to wszystko ma służyć mieszkańcom, ma służyć rozwojowi gmin i regionów, bo trzeba powiedzieć, że nie każda gmina będzie realizowała te same zadania na zasadzie rozwoju przemysłowego, czy rozwoju przetwórstwa spożywczo-rolnego, albo kwestii turystycznych. Te zadania i takie specjalne, nazwijmy to inteligentne specjalizacje, muszą być podzielone, ale całość, jak popatrzymy z góry na dany region, w tym przypadku region Dolnego Śląska, to musi być polityka spójna, nie wykluczająca się wzajemnie, tylko współpracująca między poszczególnymi miastami, powiatami, ale także przede wszystkim spójna z polityką państwa. To jest niesłychanie istotne. Obecność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na takim kongresie, zaproszenie nas tutaj powoduje, że jesteśmy w gronie instytucji, które przyczyniają się do tego, żeby nasz region rozwijał się, a jeśli chodzi o naszą instytucję, to przede wszystkim by jakość powietrza, przyrody, zalesienia, jakby ta część rekreacyjno-zdrowotna dla mieszkańców Dolnego Śląska była również zauważalna. Stąd to zaproszenie, stąd nasza obecność na kongresie. Pan marszałek wraz z władzami województwa docenia naszą pracę, docenia pracę w walce ze smogiem, w poprawianiu jakości powietrza dla mieszkańców Dolnego Śląska. Także myślę, że wiele zagadnień i aspektów, w których pomagamy mieszkańcom Dolnego Śląska, stąd nasza tutaj obecność. Przede wszystkim to jest kongres samorządowy, więc można porozmawiać z samorządowcami, można nabyć kolejnych doświadczeń. Z takich kongresów korzystam. Ale przede wszystkim to jest bardzo
bardzo ważna sprawa, jeżeli mówimy o zrównoważonym regionie. No to więc bardzo ważna sprawa dla mnie to są połączenia z Republiką Czeską, przecież Mieroszów leży w tej strefie przygranicznej, więc pierwsza sprawa. Druga sprawa, komunikacja drogowa również, więc mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym przekazane zostaną kolejne informacje, które będą pomocne nam w gminach do realizacji tych ważnych zadań, a transport, no to takie teraz mieroszowskie oczko, w związku z tym tutaj jestem.